Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, serii, która będzie dla Was wartością, to na pewno, ale chciałbym nagrać taki wstęp, który właśnie wyjaśni, po co ta seria, dla kogo ta seria, żeby ci, co mnie nie znają, wiedzieli, czego mogą tutaj się dowiedzieć. Także zaczynamy wyjaśnienia. Q&A, czyli pytania-odpowiedzi. Polega to na tym, że Wy zadajecie mi pytania, ja odpowiadam w formie filmu na temat pracy kierowcy w zakresie wiedzy, o której mam pojęcie. No, żeby nie było tak, że mówię o czymś, czego nie wiem, tak? Mówię o własnym doświadczeniu. Pytania, które zadajecie, mogą być przeróżne. Na temat ciężarówki, czy też autobusu. Na temat autobusu jestem teraz aktualnie w temacie, także będzie mi łatwiej po prostu odpowiedzieć. Q&A jest dla osób, które chcą w przyszłości zostać kierowcami, ale nie wiedzą, nie mają kompletnie pojęcia, czy dadzą radę, czy do tego się w ogóle nadają, albo chcą spełnić swoje marzenia, albo dla tych też osób, które są bardzo ciekawi tego zawodu. Co i jak, bo oprócz Pruszcza Gdańskiego jeżdżę też w sieci ZKM Gdynia, także może niektórych ciekawi, jak to tam jest, jak to wygląda, jak w ogóle ta praca wygląda. Także dla tych osób jest ta seria pytania i odpowiedzi. No i po ilości pytań, które przyszły, postanowiłem zrobić taką serię, w której na każde pytanie poświęcę jeden film. Z tego powodu, że długie filmy trudno się ogląda. Postanowiłem zrobić krótsze filmy i poświęcić cały jeden film na jedno pytanie, albo dwa od jednego widza, że tak powiem. Także tak to postanowiłem. Znacznikiem tych pytań będzie albo komentarz, możecie zadać na profilu w komentarzu, oznaczając mój profil, zadając pytanie na końcu, pisząc ukośnik Q&A. Albo też w wiadomości prywatnej na profilu. To są dwie formy, w której możecie zadać pytanie. Ja wtedy postaram się nagrać film. Wstępnie miał być jakiś termin, czyli 7 luty, do którego mogliście zadawać te pytania, ale chciałbym zrobić, żeby to była forma otwarta, czyli taka forma, że wy w dowolnym momencie możecie zadać to pytanie, a ja w dowolnym momencie, czyli tam po paru dniach, nagram taką odpowiedź, żeby to też było dla Was. Chciałbym, żeby ten profil się rozwijał i był dla Was jakąś tam wartością, a nie tylko dodawanie filmów i zdjęć i podziwianie tego. Także taki mam na to plan. No i co, zaczynamy. Jeszcze raz spuśćmy intro, bo to naprawdę świetnie wyszło.